Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Age Inkwizycja. Oczywiście dzisiaj zajmiemy się kolejnym glitchem w grze. Słuchajcie, jak dobrze wiecie, level Inkwizycji to jest ten taki na dole zielony pasek, który dzięki wpływom się powiększa, co za tym idzie po każdym levelu dostajemy jeden profit, więc możemy go wykorzystać przy stole narad w naszych profitach w czterech kategoriach. Wojsko, Tajemnica, Inkwizycja oraz jeszcze czwarta była kategoria której nie pamiętam, ale okej, okay, dobra, to jest oczywiście nieistotne. W tej chwili wam pokażę, jak szybko zdobyć te punkty, praktycznie z zerowym kosztem. Co musicie, mieć, co musicie mieć odblokowane, to właśnie ten sklepik, który tutaj się znajduje, przedstawiciel Faris. Aby to odblokować, trzeba właśnie bardzo dużo rozmawiać chyba z tą panią. A także zrobić kilka operacji na naszym stole narad. W tej chwili właśnie nie za bardzo mam, jak to pokazać, bo no szkoda, że tego nie nagrywałem wcześniej. Ale to były jako misje poboczne, porobione właśnie dla podniemnej twierdzy. Więc yy, trik właśnie polega na tym, abyście mieli ten sklep już odblokowany. Słuchajcie, jeśli macie odblokowany ten sklep, w nim możecie kupować tak, jakby yy, EXP dla naszej Inkwizycji. Dzięki właśnie tym sojuszom wzrasta Wam Exp. Czym właśnie droższy sojusz, tym więcej Exp. dostajecie. I słuchajcie, sztuczka polega na tym, aby przykładowo, jak kupujecie na przykład jeden z tych sojuszów, kupicie ten sojusz, przechodzicie do zakładki Odkup. Zaraz pozostałe. O, właśnie, to jest tutaj. I sprzedajecie to z powrotem. Nic nie robicie, po prostu sprzedajecie to z powrotem. Gdy wyjdziecie, EXP zostaje dodany. Więc nie musicie tego kupywać. Więc jeśli na przykład nie macie dużo pieniędzy, tam najtańsze chyba są po 100 parę golda. Więc ja oczywiście je wykupiłem na samym początku, jak jeszcze nie wiedziałem, że ten glitch istnieje. Ale są tam o wiele tańsze. Jeśli was nie stać, no to tu macie za 1400. Trochę mniej się ekspa dostaje, ale i tak możecie bardzo szybko nabić ten 20 level, bo 20 level to jest maksymalnej Inkwizycji. Więc robicie właśnie: kupujecie, przechodzicie do sprzedaży, sprzedajecie to z powrotem i tak kilkukrotnie. Kupujecie, sprzedajecie, kupujecie sprzedajecie i słuchajcie, Expo oczywiście o, zobaczcie, władzę nawet dostałem tutaj jeden punkt, chyba Expo właśnie się doliczył do władzy, aczkolwiek ten główny na dole, o, władza plus 3. Ten główny pasek na dole zielony już nie idzie, bo już dostałem maksymalny level, 20, więc no nie mogę tego pokazać, ale. Mówię, nie musicie po prostu wydawać za każdym razem pieniędzy, możecie to odsprzedać i exp i tak zostanie doliczony. Ok, jeśli Wam się podobał ten filmik, jeśli Wam pomogłem, jesteście na początku swojej wędrówki, to możecie z tego skorzystać. i Będziecie mieli na pewno więcej tych punktów, profitów, więc możecie na pierwszy przykład troszeczkę sobie wzmocnić. Stosunki handlowe, właśnie dzięki tym stosunkom handlowym, jakieś nowe przedmioty w sklepach dojdą albo przykładowo wzmocnić naszą drużynę ogólnie, jakiś def czy coś, są tam takie właśnie skile. Jest to dosyć fajna sprawa i bardzo szybko można wymaksować 20 poziom. Zawsze tych 20 punktów dodatkowe drzewko możecie wykorzystać. Ok, jeśli Wam się podobał odcinek, zostawcie łapkę. Ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć.